Cześć, siemano, z tej strony Derby TV, a dzisiaj wam przedstawiam serię. Dzisiaj sobie zagramy No tak, a w co my sobie dzisiaj zagramy, co? FIFA World Beta. Szybki mecz. Czekaj. Dobra, zacznijmy sobie mecza. O kurde, rzuć wyzwanie najlepsze, rzuć swój skład. Nie będziemy im rzucać, bo przegramy, co nie, Natalia? Bo to są najlepsze. Skąd wiesz? 3 punkty mam na razie. Szczerze bym sobie mógł wymienić zawodników, to są moje 77, 75, 84, bo ja mam, mam parę kartek. Mam najlepszych, ale mam dużo kartek przed tym. Widzicie te paski, spróbuję jakoś usunąć w filmie w Sony Vegas, ale zaraz znikną. Nie bójcie się. Natalia, szczerze, będziesz chyba musiał mi dać słuchawki. Albo zaraz sam będę komentować. A ja ten, który bierzemy? Natalia, czerwony czy niebieski? Czerwony. Czerwony, to nie wiem. Trzymaj, dobra, ja bym, jak to wpatrzę, 61, kurde, szczerze, to ja mam trzy najlepsze karty, ale mogę sobie wziąć, bo mam jeszcze 6 kart najlepszych, 7 po 70, 8 po 70, 80, ale mam na nim czerwone kartki, patrzcie, 4 czerwone kartki, ja pierdziula. W ogóle to się nagrywa, czy nie? Witają Państwa Dariusz Szpakowski i Włodzimierz Szaranowicz, który razem ze mną będzie komentował dzisiejszy mecz. Ja nie wiem, w ogóle nie ma skarbu. Złe podanie i strata w środku pola. Szaleńczy atakuje obrońca. Nie dał rady obrońca. I akcja zatrzymana. Kurde. Pien mi zagrał. Co on mówił, że pien mi zagrał z mytka? Dobra pozycja do oddania strzału. Czy to kurde, wykorzysta? Będzie. No będzie. Nieudany widziałeś strzał to? Za bardzo w bok. Nieczysto uderzył. Walam sobie po tym. Po czym deszczu? No i mamy dobry, udany odbiór. No, dzięki za skutę. Dobra wymiana podań. Piłka praktycznie trafiła w przeciwnika, nie musiał się ruszać. Środek pola jest wolny, tam wbiega partner z jego drużyny. Strzela! Jest! Piąteczka! Trafiliśmy. Zoom, beczka i piąteczka. Widzieliście to, moi panowie, drodzy? No to był piękny, może w końcu wygramy. Mam 11 przekonań. Kurwa, co on robi? Czekajcie, co jest? Kurwa, ściąć! Będzie można zagrać na lewą stronę. No ale nie falował. Ale znakomicie teraz uwolnił się spod opieki. No, dobry odbiór po stracie piłki. Z tej interwencji wyręczył bramkarza. No i piłka wyszła poza pole gry. Skończymy lecz razem. I Saganowski. Po co mi czytnik, co? Jaki czytnik? Ty dajesz. Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. Po co mi? Czy to wykorzysta? Uderzenie w stronę bramki. Ależ akcja! Schultes! Ja! Widziałeś to? No widzisz, ty na co mnie patrzysz. Ja! Nie wolno.
Drużyna przeciwna przejmuje piłkę. No, uderzenie z bardzo daleka, to nie mogło się udać. Za szybko stracili. Pewna obrona bramkarza. Nie dał się zaskoczyć z daleka. Wygramy to. No, szybko się pozbierali. Znowu są w posiadaniu piłki. Kurde, nie może być gola. Nieporozumienie i strata piłki. Dobiegli! Powstrzymali rywali, znowu przejęli piłkę. Tam też już powinien coś biegnąć. Nie, trzeba się cofać, to jest ważne, się cofnąć. Dobra interwencja obrony. Strata w ataku. Zawodnik nie może podnieść się z boiska, ma problem z mięśniem. No, brawo do bramkarza, nie wypuścił piłki z rąk. Bo coś tam mówiłam, że Natalia, coś mówiłam, że... Tylko jedną bramkę oglądaliśmy w pierwszej połowie. Beczka. Niezbyt ciekawy był ten mecz w pierwszej odsłonie. Pozostaje mieć nadzieję na lepszą drugą połowę. Patrz, Natalia, jak to było. To strzeliliśmy. Widziałeś to? Przy bramkarza chyba. Prawie gwiazda była. Szczerze, weźmy z nimi bramkarza. 57 na 60. Zmieniamy. Czy nie kombinujemy? Albo zostawiamy to. No, bo lepiej. Rozpoczęła się druga połowa meczu. Tamten nie jest dobry. Ależ rozumieją się bez słów, kapitalne podania. Oset. Ajew. Schultes. No, nie mogą się przebić. Marek Saganowski teraz. Szkoda, mógł przejąć, niewiele brakowało. Aj, teraz strata. Trzeba lecieć na obronę. Już blisko pola karnego. Czy to wykorzysta? No, będzie gol? Nie. Kurde, co jest? Czekaj to. No ej, kurwa. To już się stało za trumnem. Tracą piłkę. Dobre podanie. Dostrzegł partnera. Czy to wykorzysta? Piłka poza boiskiem i rozpocznie bramkarz. Dalej chyba to nie czekało. Nie słabo. Jednak sędzia nie przerwał gry. Oset. Schultes. Dobrze, ładnie i co ważne, skutecznie. Teraz mamy innego gola. W końcu może będziemy mieć wygraną. Kurwa, po co ja gadam na balię? Szansa! Strzela! Mocne uderzenie. Broni z najwyższym trudem. Piłkarz nadal leży na murawie. To mi wygląda na naciągnięty mięsień. Szaleńczy atakuje obrońca. Sędzia stosuje przywilej korzyści. I bardzo słusznie. Dobrze próbował, ale stracił. Ja, jakbyśmy się sami strzelili, gola byłoby. Wymieniają piłkę między sobą. Już wydawało się, że przejęli, ale nie opanował piłki. Nie my? Nie ma na razie.
Czy to wykorzysta? Dobra okazja. Niecelne uderzenie. Ach, tak niewiele brakowało do remisu. Jeden zrobiony. No, nie widziała chyba. 5 minut, a wciąż 1 do 0. Kurwa, co ty gadasz? Jeden. Nasze cele nie zna. Dobra wymiana podań. Czy to wykorzysta? Strzela! Obronił, nie złapał, piłka w grze. To prawdziwa wojna nerwów. Kto zwycięży w tym spotkaniu? Mój panie. Czy to wykorzysta? Koniec! Szansa! Kurwa, koniec już powinien być! Co oni chuje robią? Kurwa, 90 minuta była. Koniec już kurwa powinien być. Co oni pierdolą? Właśnie. Gdzie mi to kurwa interesuje się? Nie to już kurwa przełożę. A już blisko pole karne, może strzelać. Jest okazja! Żadnych problemów nie miał, żeby złapać tę piłkę. Całkowicie nieudane zagranie. Górą bra... Koniec spotkania, nie ma zwycięzcy. Mecz zakończył się remisem. Mecz kończy się remisem. Myślę, że jedna ze stron stanowczo nie wykorzystała swojej szansy. Mieli wielką przewagę w posiadaniu piłki, ale nie stworzyli wielu okazji do strzelenia gola. Choć kończę, to wciąż jestem pod wrażeniem tego niesamowitego spektaklu. No to dobra, dziękuję wam za obejrzenie, zapraszam do subskrybowania, lajkowania, na to dzięki, cześć!